pomysł na zorganizowanie pikniku strażackiego powstał dość spontanicznie, ponieważ w związku z nabyciem dwóch samochodów strażackich przez jednostki OSP Jastrowie, OSP Sypniewo, stwierdziliśmy, że jest możliwość pokazania społeczeństwu, na co te pieniądze zostały przeznaczone, oraz możliwość zapoznania się z tym sprzętem, tak żeby każdy wiedział, na co jego podatki idą, oraz tutaj mamy walory edukacyjne. Zamysł był taki, że zawody Mistrzostwa Polski, podwodów Mistrzostwa Polski juniorów co roku organizuje od 3 lat, gdzie najlepszy Polak pojedzie do Kanady w tym roku na Mistrzostwa Świata, więc muszę wyznaczyć zawodnika najlepszego z Polski, który tam poleci co roku. A że mieszkam w Jastrowiu, no to wiadomo, działam lokalnie z chłopakami ze Straży Pożarnej, z moimi kolegami, przyjaciółmi, no i wspólnie razem potrafiliśmy coś dla miasta zorganizować. Brat zawsze chodził na siłownię i mnie to zainteresowało. Siłownia robiła takie amatorskie zawody Strongman i się zapisałem i tak się zaczęło od tego. W tym roku mam zaproszenie też na Mistrzostwo Świata, poniżej 105 kg, to chciałbym tam dobrze zrobić, to jest mój cel w tym roku, a w przyszłości to wygrywać.